No dobrze, dzień dobry. Możemy zaczynać. Tak, witamy Państwa na konferencji prasowej SLD. Razem ze mną na konferencji jest poseł Cezary Olejniczak, ale również przewodniczący Związku Leśników Polskich, pan Bronisław Sasin wraz z kolegami. Szanowni Państwo, no, występujemy w obronie lasów państwowych i w tej sprawie zwołaliśmy specjalną konferencję z osobami, które mają wiedzę największą na ten temat. Poproszę o wprowadzenie Cezarego Olejniczaka, następnie pana Bronisława Sasina, przewodniczącego Związku Leśników Polskich. Bardzo proszę, pan Cezary Olejniczak. Dziękuję bardzo. Witam również serdecznie Państwa. Rząd przyjął ustawę na ostatnim posiedzeniu, czyli w okresie świąteczno-noworocznym, znienacka, ustawę nowelizującą ustawę o lasach państwowych, która ma za zadanie wydrenować pieniądze z lasów państwowych. Chcę podkreślić, że to jest przedsiębiorstwo samofinansujące się, przedsiębiorstwo z 90-letnią tradycją i w formie daniny do Skarbu Państwa w roku 2014 ma trafić 800 milionów złotych, w roku 2015 również 800 milionów złotych, a w kolejnych latach 2% wartości sprzedaży lasów państwowych. Lasy państwowe zajmują ponad 1/3 powierzchnię terenu kraju. Pracuje tam ponad 26 tysięcy oddanych pracowników lasów państwowych. Zostały zrestrukturyzowane w latach poprzednich. Uważamy, że projekt tej ustawy, który za chwilę już wpłynął wczoraj do Sejmu, jest niezgodny z konstytucją. Jako Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej protestujemy i będziemy za jego odrzuceniem. Bardzo proszę. Związek Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej jest związkiem zawodowym zrzeszającym ponad 10 tysięcy członków. To jest ponad 40% zatrudnienia w lasach państwowych. Jesteśmy zaskoczeni decyzją rządu, szybkim, błyskawicznym tempem procedowania nad zmianami do ustawy o lasach. Chcę przypomnieć Państwu, że przez 3 lata trwały konsultacje, uzgodnienia odnośnie zmian w ustawie o lasach. I były już zamknięte konsultacje, były uzgodnienia, wszystko było pięknie i nagle teraz 23 grudnia pojawił się na stronie internetowej nowy projekt zmian do ustawy o lasach, który w niczym, albo inaczej, nic nie zawiera z poprzednich ustaleń, uzgodnień, a natomiast tylko i wyłącznie mówi o daninie, o haraczu, o kwotach, które nie wiadomo z jakich powodów znalazły się w takich wysokościach i w takim trybie zatwierdzane są. Bo 31 była stała komisja Rady Ministrów, a 7 już była Rada Ministrów zatwierdzone bez konsultacji, bez uzgodnień, bez jakichkolwiek uzasadnień i sprawdzania, jaki to spowoduje efekt, czy może inaczej, jaki to wynik finansowy będzie po zabraniu nam, bo tak to można powiedzieć, tych pieniędzy, znaczących pieniędzy w budżecie Lasów Państwowych. A ponadto jest to, bardzo nas irytuje, że na przełomie roku, kiedy my już zamknęliśmy wszystkie plany, podpisaliśmy umowy z wykonawcami, zostały zawarte umowy również na inwestycje z wykonawcami, zmienia się zasady gry, zabiera się pieniądze, my stoimy przed dylematem, czym zapłacimy i jak się możemy jako Lasy Państwowe, ale przede wszystkim jako Związek Leśników Polskich martwimy się o to, co Lasy Państwowe zrobią, jak zakończą wynikiem, jakim wynikiem zakończą 2014 rok. Nie ma żadnego vacatio legis na wprowadzenie, powiedzmy, żeby może od 2015 roku i tak dalej. Nie, natychmiast od nowego roku mamy płacić kwartalnie tą daninę. Daninę, zaznaczam, Lasy Państwowe płacą podatek około 2 miliardów, przepraszam, w tym 200 ponad milionów jest jako podatek leśny, który trafia bezpośrednio do samorządu, więc tu nie ma tak, że lasy nie płacą. I jeszcze jedna zasadnicza sprawa. My jako Związek Leśników Polskich jesteśmy za dzieleniem się naszym zyskiem, naszymi dochodami, ale przede wszystkim zyskiem, ale w sposób racjonalny, w sposób proporcjonalny i uzasadniony. Nie bez narzucania nam formy nieuzasadnionej i kwoty przede wszystkim nieuzasadnionej. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska chce zrobić skok na jeden z ostatnich majątków Skarbu Państwa i chce, żeby to wybrzmiało. Sojusz Lewicy Demokratycznej nigdy nie poprze prywatyzację lasów państwowych. I nie pozwolimy na to Platformie Obywatelskiej.
dlatego że to jest właśnie krok ku prywatyzacji i na to naszej po prostu zgody nie ma. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu za wsparcie jako klubowi, jako partii, bo to jest dla nas też bardzo istotne. Zresztą po to przyjechaliśmy do Sejmu, żeby uzyskać jakieś wsparcie i pomoc w, powiedzmy, w prowadzeniu dalszych konsultacji i rozmów, a przede wszystkim legislacji tego nieudanego naszym zdaniem projektu. Bardzo dziękujemy. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie, to bardzo dziękujemy Państwu za udział.